Seniorzy chętnie korzystają z usług aplikacji mObywatel. 130 tysięcy z nich, najczęściej w wieku od 62 do 72 lat, pobrało już elektroniczną wersję legitymacji emeryta i rencisty. O szczegółach mówiła dziś minister Marlena Maląg, której na konferencji prasowej towarzyszyła prezes ZUS-u. Zmiany, które zostały wprowadzone i funkcjonują od 1 stycznia tego roku, także dla naszych seniorów, to mLegitymacje. Te mLegitymacje, które przede wszystkim mają taką samą wagę jak legitymacje papierowe, służą do korzystania z różnych ulg, z których mogą seniorzy korzystać. I nasi kochani seniorzy bardzo chętnie korzystają z tego rozwiązania. Około 130 tysięcy już takich mLegitymacji zostało wydanych. Na dzień 1 stycznia tego roku ta legitymacja elektroniczna emeryta i rencista jest dostępna właśnie na tej platformie aplikacji mObywatel i ona została wystawiona dla wszystkich osób, które po prostu miały także ważną dotychczasową plastikową legitymację na dzień 1 stycznia tego roku. To jest ponad 8 milionów osób. Ważnym celem rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest to, aby stworzyć najnowocześniejszy w Europie, powszechnie respektowany portfel cyfrowy. Cyfrowy portfel na dokumenty, w którym to portfelu cyfrowym właśnie znajdziemy szereg dokumentów, które korzystają na co dzień obywatele państwa polskiego. Także oczywiście nasi drodzy seniorzy, emeryci i renci.